wakacje. Jeszcze mi się zdaje, babciu, że już musimy iść. A dokąd chcesz iść, kapciurku? Zapomniałaś, babciu, do szkoły. W lipcu o tej porze nie zaczyna się żadna szkoła. Możemy spać jeszcze całą godzinę. Szkoda, ale czy ty się, babciu, nie pomyliłaś? Czerwony kapturek idzie do stolika i otwiera czerwistę. Thank you.
dobrze uczyła, ja w twoim wieku. Tak, tak, obiecuję. Babcia, mama i tata odprowadzają kapturkę na przystanek. Dziś pewno było tam dzieci, starszych i młodszych. Emilka przysłuchiwała się ich rozmowom. Wspominali wakacje. No, fajna. Było fajnie. Emilka czeka na przystanku autobusowym. Obok stoi jedna dziewczynka i płacze. Chcę do mamy, nie chcę iść do szkoły. Beksia, jaka śmieszna, szkoły się boi. Nie bój się, ty pewnie jesteś z pierwszej klasy, to tak jak ja. Jak masz na imię? Emilka, a ty? Ja Karolinka, skoro się już znamy, to może będziemy siedzieć razem w ławce. O tak, z wielką chęcią. Ciekawe, czy w pierwszej klasie można należeć do kółka muzycznego. Ja nie wiem, ja w tym roku będę miała same piątki. Ojej, naprawdę, a skąd wiesz? Obiecała mamusi. No i ja się postaram nie zabić rodziców i babci. Też mi, ja mam same piątki bez obiecywania. O, autobus, wsiadajmy. Dzieci szybko zajęły miejsca w busie, który miał ich zabić do szkoły. Brakowało tylko Patrycji. A gdzie jest Patrycja? Proszę zatrzymać autobus! Na przystanek wpada Patrycja. Już jestem, dziękuję, że zatrzymaliście autobus. Tylko jutro sobie nie zaśpi. Dziś nie byłam przygotowana, ale jutro będę na pewno. Tak, ja czerwony kapturek! Może to tylko bajka, ale życzymy wam, drodzy pierwszoklasiści, abyście brali wzór z małej, słodkiej dziewczynki, którą zwano czerwony kapturek. Tak, jak ona pokochali szkołę i z radością do niej uczęszczali. Bo przecież nasza szkoła jest wyjątkowa.